Dzień dobry, witam serdecznie w 44. odcinku naszych warsztatowych opowieści. Tym razem mamy dla Was dwa tematy. Jednym z nich będzie narzędzie, tym razem mega profesjonalne narzędzie dla profesjonalistów, pozwalające na bardzo łatwy montaż szerokopasmowych sond Lambda do Waszych motocykli, nie wymagający przede wszystkim spawania. I drugi materiał będzie to drugi odcinek naszych wakacyjnych przygód na Harleyach, którymi wybraliśmy się do Albanii. Dzisiaj opowiemy i pokażemy Wam, jak wyglądała nasza wycieczka, głównie po Bośni i Hercegowinie. Kolejny dzień, dotarliśmy dzisiaj na Węgry, właśnie przepływamy Balaton. Bardzo fajna opcja na skrócenie. Udało nam się znaleźć bardzo fajną drogę, drogę numer 82. To jest taka dość kultowa droga tutaj wśród węgierskich motocyklistów. Zrobiliśmy sobie atrakcję, jak widzicie. Szybciutko za parę złotych można przepłynąć Balaton. Nie trzeba go objeżdżać całego dookoła. Plan na dzisiaj dotrzeć do Chorwacji. Mam nadzieję, że to się uda. Sam Balaton, no jak to Balaton, jak tego typu rzeczy. Czujemy się troszkę jak w Międzyzdrojach, tylko morze malutkie. Ale dokładnie tego samego typu klimaty. My takich nie lubimy, więc spadamy jak najdalej od ludzi, byle jak najszybciej dojechać gdzieś tam, gdzie jest nasz cel. Czyli cel tak naprawdę zaczyna się od Bośni i Hercegowiny. Tam zaczniemy większą eksplorację. Reszta jako dojazdówka. Myślę, że jutro już zaczniemy prawdziwą wycieczkę, gdzie będziemy sobie eksplorować, a nie tylko gonić, żeby dojechać. We'll be right back.
Dotarliśmy dzisiaj do bardzo fajnej miejscowości o dość ciekawej nazwie, bo nazywa się Jajce. Byliśmy dzisiaj już w jednym dużym mieście, udało się nam dojechać. Tak naprawdę Jajce są już, można powiedzieć, po środku Bośni i Hercegowiny. Przejechaliśmy dzisiaj całą Chorwację i wjechaliśmy do Bośni. Na granicach nie było absolutnie żadnego problemu. Nie, formalność, tylko skan paszportu i jedziemy dalej. Ominęliśmy całą kolejkę samochodów, nikt się do nas nie przyczepił, więc wszystko poszło jak należy. Nawet nie pokazywaliśmy dokumentów pojazdów. Zatrzymaliśmy się na chwilę w dużym mieście, w Banialuce, żeby zmienić pieniądze. Bez problemu, tak naprawdę ładna twierdza do zwiedzenia, jeżeli ktoś lubi takie zabytkowe graty. I tak naprawdę od Banialuki zaczęła się przepiękna droga, bo wcześniej to były takie dróżki, powiedzmy, trochę gór, trochę jakiś wiosek. Smutne widoki niestety w Chorwacji tych wiosek, nadal widać pamiątki po wojnie. Opuszczone w domu. I masę oszczelanych ścian, takich jeszcze nie zrobionych. Natomiast od Banialuki zaczęła się przepiękna droga, jechaliśmy wzdłuż przepięknej rzeki. I teraz tak naprawdę dopiero zjeżdżamy w góry, gdzie zacznie się prawdziwa przygoda, można powiedzieć, to, po co tutaj przyjechaliśmy, zobaczyć góry. Dzisiaj ta trasa bardzo ładna wokół rzeki. Bardzo ładna. Bardzo ładna. Słuchajcie, idziemy coś jeść, jest późno, jesteśmy zmęczeni, mamy upały po ponad 30 stopni, ale tak naprawdę tego się tutaj spodziewaliśmy. Czechy dały nam w dupę pod względem deszczu, a tutaj będziemy trochę stękać na zbyt wysoką temperaturę, ale tak tutaj ma być, tak jest, co do motocykli, na razie się nic nie dzieje. Jedziemy dalej. Jedziemy. Słuchajcie, taka ciekawostka po środku Bośni i Hercegowiny. Cadillac do sprzedania, cabrio, gdyby ktoś chciał. Mega amerykańska fura, trochę jak Road 66, drewniane klimaty. Cadillac pod zadaszeniem. Ale żeby nie było, jest również aspekt jugosłowiańskiej motoryzacji. Zobaczcie, tam z daleka stoi Zastawa 750. To był samochód, który był na licencji Fiata 600D. Tutaj powinno być ich masę. O dziwo są rzadkością. W ogóle w tym kraju Zastawy, Jugo, inne wydumki takie z czasów PRL-u są rzadkością. Mam nadzieję, że dalej gdzieś w Serbii czy w Albanii znajdziemy jakieś fajne PRL-owskie, KDL-owskie pojazdy. Chociaż z PRL-u jeden znaleźliśmy. Trafił się nam traktor Ursus i to taki stary bardzo. Na traktorach się nie znam, więc nie wiem, który model, ale jeszcze taki z okrągłym pyszczkiem. Jako motocykliści zawsze szukamy motoryzacyjnych aspektów w podróży i lubimy takie smaczki gdzieś znajdywać po drodze, zatrzymywać się i robić im po prostu zdjęcia, bo są fajne.
Znaleźliśmy nocleg w samym centrum Starego Miasta, więc parkujemy tutaj. Jest bezpieczny parking. Dotarliśmy do miejscowości Mostar, do której wiedzie przepiękna droga przez góry. Tak naprawdę największą atrakcją tej miejscowości jest most, taki, który wygląda w ten sposób. Teoretycznie jest to most wpisany na listę UNESCO. Teoretycznie jest on bardzo stary. Teoretycznie dlatego, że Chorwaci go rozwalili i jest odbudowany ze starych materiałów, więc tak naprawdę jest to stary nowy most i przepiękna starówka. Dobra, idziemy, blokujemy miejsce do robienia sobie zdjęć przy moście. Mała ciekawostka, Mostar posiada własny browar i produkuje własne piwo, mostarsko piwo. Ty, jak on się patrzy? Mówię ci, że... Bardzo często, jak mówimy o tuningu, pada pytanie, ale jak wsadzić te szerokopasmowe sondy Lambda? Otóż niewątpliwie najlepszą opcją jest wspawanie gniazda, w które to gniazdo będziemy w stanie takowe sondy wkręcić. Jednak jest to dość problematyczne. Po pierwsze, nie każdy chce mieć wielką dziurę w wydechu z zaślepką. Po drugie, niektóre motocykle mają fabrycznie na przykład już mniejsze sondy Lambda, z których gniazd też nie bardzo jest jak skorzystać w przypadku dużych szerokopasmowych sond Lambda i zawsze gdzieś ten kłopot cały czas wraca. I tutaj z pomocą przychodzi nam Diag4Bike, który stworzył narzędzie do tego, by można było sczytywać skład spalin, a dokładnie zawartość tlenu w spalinach, szerokopasmowymi sondami Lambda, wiercąc tak naprawdę bardzo, bardzo małą dziurkę w waszym wydechu. Co więcej, bez potrzeby jego demontażu. Zobaczcie, jak to wygląda. Wystarczy tak naprawdę, że w naszym wydechu wywiercimy dziurę wielkości 9 mm wiertłem, które oczywiście jest w zestawie w tym narzędziu i zamontujemy nito nakrętkę. Wszystko znajduje się, tak jak mówię, już w zestawie. Montujemy nito nakrętkę w naszym wydechu. Wystarczy, że zdejmiecie osłony, zamontujecie taką nito nakrętkę. Jest to dosłownie chwila, żeby to zrobić. I teoretycznie mamy już dostęp do naszych spalin. Jedyny problem jest w tym, że musimy założyć przejściówkę na szerokopasmową sondę Lambda. Będzie to o tyle gdzieś tam skomplikowane, że ta dziurka jest dość malutka. Ta sonda nie chce na pewno się w nią zmieścić. Dlatego montujemy taką przejściówkę. I po zamontowaniu takiej przejściówki, teoretycznie możemy już zamontować tutaj szerokopasmową sondę Lambda.
Ale umówmy się, spaliny nie będą chciały iść do sondy. Ta sonda nie będzie działała prawidłowo. Chyba że założymy tutaj specjalną wakum pompę. Taką pompę, która przez wężyki będzie zasysała nam spaliny do szerokopasmowych sond Lambda. Jest to najzwyklejsza w świecie wakum pompa, która po włączeniu będzie wytwarzała podciśnienie i możemy sobie dzięki temu zasysać nasze spaliny tak, by lepiej widziały je nasze szerokopasmowe sondy Lambda. Słuchajcie, testowaliśmy to, naprawdę bardzo fajnie to działa. Zresztą zobaczcie sami. Sondy powkręcane, wakum pompa zapięta. Tutaj jedna mała ciekawostka, tą wakum pompę możemy zasilać, zobaczcie, zarówno z gniazda 220 V, jak i możemy ją podpiąć pod motocykl na 12 V, gdybyśmy na przykład chcieli stroić motocykl w trakcie jazdy. Jest taka opcja. Zapalamy motocykl, zobaczymy, co się wydarzy. Sondy muszą się rozgrzać. Wakum pompa pracuje. Dodatkowo jako ciekawostka w zestawie jest jeszcze jeden wężyk, żeby te spaliny można było wyprowadzić na przykład do odsysu spalin, żeby w trakcie strojenia nie zakłócać składu mieszanki znajdującymi się wszędzie wokół spalinami. Zobaczcie, już działa. Proszę bardzo, motocykl chodzi na ssaniu. Bardzo ładnie widać, że jest mocno wzbogacony. I tego typu montaż jest po prostu najłatwiejszy. Ciekawostką również jest to, że oprócz tego, że możemy wywiercić dziurki i zamontować szerokopasmowe sondy Lambda, mamy tutaj również w zestawie takie dodatkowe przejściówki, za pomocą których możemy się wkręcić w małe gniazda sond Lambda, które na przykład oryginalnie mają nowsze modele Harley'a. Jesteśmy w stanie bez kombinacji, bez spawania zamontować takie coś i właściwie mierzyć zawartość tlenu w naszych spalinach, na podstawie czego nasze sterowniki oszacują, jaki był skład mieszanki. Bardzo przyjemne, bardzo fajne, bardzo ułatwiające pracę narzędzie, zwłaszcza dla tunerów, zwłaszcza dla warsztatów. Koszt jest niemały, bo jest to kilka tysięcy złotych i to tak powyżej 5000 złotych za zakup całego takiego zestawu, ale naprawdę warto o tym pomyśleć, jeżeli robicie to profesjonalnie, bo bardzo mocno skraca to czas, a co za tym idzie, skraca również koszty związane ze strojeniem motocykli. Dziękuję, na dzisiaj to tyle, zapraszamy za tydzień, będziemy mieć kolejne bardzo ciekawe materiały. Jeszcze raz dziękuję i do widzenia.